Wyjechałam na pierwszy obóz harcerski i dostałam list od babci. To był pierwszy list w życiu, który dostałam. I w zasadzie to mi chyba... Czekałam na ten list, czekałam na jakieś wiadomości z domu. Byłam na miesiąc na obozie i tu pierwszy list od babci. Byłam taka najpierw rozgoryczona, że rodzice nie piszą, a tu babcia napisała w tym liście: wnuczko, czemu do nas nie piszesz? No i wtedy powiedziałam, no tak, no, w sumie, żeby dostać list, to może najpierw fajnie byłoby wysłać. Mam nawet... 60 któregoś roku list. Co to były za listy, może od wielbicieli? No, no, tak. Tak, ale mam i od taty, to mam list. Jak urodziłam dziecko, trzymam od 75 roku. W przeszłości pisałem sporo, oczywiście. Raczej nie piszę już. Chyba, że kartki świąteczne. To są tylko kartki na święta. Zdarza się, rzadko, ale się zdarza. A to są za listy takie urzędowe, czy ewentualnie do bliskich? Bardziej do bliskich. Listy zdarza mi się pisać tylko o charakterze nieosobistym, służbowym, powiedzmy, tego typu listy, tak jak dzisiaj na przykład. Jesteśmy w węźle ekspedycyjno-rozdzielczym w strefie opracowania przesyłek listowych. W ciągu doby jest to ponad 2,5 miliona przesyłek listowych. Nowoczesne technologie wyparły trochę tradycyjne pisanie listów, bo tutaj przejął tą funkcję internet, SMS. Niestety dostaję głównie takie niezbyt przyjemne listy, to znaczy z banku, a propos kredytu, z urzędu, że mam coś zapłacić. Jakby nie dostaję już takich listów do czytania. Prywatnie jednak wszystko przechodzi na messengery i maile. Chyba kwestia czasu.